Siema, siema, jestem Riot Gplay, a to jest kolejny już drugi odcinek z naszej serii Need for Speed The Run. Jak widzicie, pierwszy poziom complete, stage. Także super, zaliczyliśmy to sobie fajnie. Zapraszam was na pierwszy odcinek tydzień temu, który się pokazał, bo było naprawdę świetnie. Fajnie się grało, trochę tak jeszcze nie wyczuwałem dokładnie sprzęgła, więc dopiero teraz będziemy dalej robić. I cóż, oczywiście begin next stage. Wow. Taki zwiastun, nie? Piękne góry, ogólnie będziemy cisnąć. Najlepsze takie z pustynia, według mnie. O, pustynia wymiata. National Park. Dokładnie, także mamy jakby taki drugi rozdział, który rozpoczynamy w drugim odcinku. Pozycja 195 oczywiście. Lecimy po zwycięzco. Zwycięstwo. Jak na razie nasz główny cel to jest dojechać do Las Vegas i tam odbyć jeszcze parę wyścigów i potem lecimy raczej tam już na ten kanion, chyba z tego co pamiętam. Czy tak, kanion będzie po Las Vegas, dokładnie. Ok, tak, zobaczymy co dzisiaj nas czeka. Oczywiście na standardową Mustang ciśniemy. 8 ludzi mamy wyprzedzić, także super. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś drętwo i będziesz gładko się wyprzedzało. Trochę słabo ścinam zakręty, nie? Jak kaleka jeżdżę. Czeka, jak mi się uda ich wyprzedzić. Elegancko, chyba dostanę 150 punktów za wyprzedzenie, 200 nawet. O, 300 punktów, to pomyliłem się, sorry. Za każdego następnego mamy setkę. Także nieźle. O, dosłownie na styk wyprzedziłem. Okej. Okay. A, cię zaraz dorwę, gość, ty się tutaj... nie rozpędzaj, tak? Tutaj do ciebie mówi Riot i... youtuber z wyboru ogólnie. Dobra, czekajcie. Wow, bardzo, bardzo fajny teren ogólnie. Lasy takie, no, no wiecie, no jak ten National Park, nie? Dobra, sobie jest szatanie typ, który jesteś pewnie w ciul daleko. A, nie, tak nie jest, w ciul daleko. Ale trzeba go złapać. Będę starał się jak najmniej razy crashować, jechać fajnie, młodzieżowo i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić w tym odcinku. Czym ty jedziesz? Fiestą? No litość boską, co za samochód. Bez kitu, jakiś Fordem ciśnie. Dobra gości, ja mam swoje skróty. Znam tą trasę jak własną kieszeń. Boże, pierwszy raz tędy jadę. Uuu, jakby nie to drzewo, to bym normalnie zleciał tam w przepaść. Ale nie, w sumie dobra trasa, bo tam jest, jak widzicie, za dużo zakrętów. Uuu, to normalnie się nadaje na trailer, nie? O, te kopalnie spoko są. Nic nie widzę, nie? Masakra jest. Nigdy się tak nie cieszyłem, jak żebym płot wjechał, nie? Dobra, przejdziemy ogólnie typa, także spoko. Do mety ile się zostało? Kilometr, także nie, kurde no. Pokosuje się cały samochód. Lampa pobita. Ajajaj. Wiecie ile kosztuje taka lampa do Forda? No. Dobra, elegancko i już widzę końcówkę. Dojeżdżamy! Oh yeah! Complete. A, miałem screen zrobić. Kij zapomniałem. 187! Do przodu, coraz bardziej. Tak jest. Exp. Czwarty poziom. Nice. Wbijamy poziom za poziomem. Tam perfect run, tak dalej. I za wyprzedzenie się doceniamy chyba coś. A nie, to już było razem w tamtych pakietach. Dobra, driver. Poziom czwarty. Ja to jednak driver jestem, nie? Ile też nagrywam? Odcinek ten. Tak, dobra, do 17 będę nagrywać sobie, żebym zapomniał. Co jest spoko, to to, że te odcinki mało ważą. Może tak sobie siądę. Nie wiem, nie wiem, czy to mało widać. A co ja za felgi mam w ogóle? Nawet nie spojrzałem. Make up time. A, czyli checkpointy. Aha, czyli nadrób stracony czas. Jakoś tak, tak? Rozumiem. Okej, okay. Po prostu mam się ścigać taką na luzie. Ale tereny są piękne, nie? Pozwolicie jednak. Zależy mi na tym czasie, a nie chcę tak jeździć jak kalekatura. Kalekatura. Ono się mówi kalikatura, ale to nie jeszcze. No, jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś przyjdzie nowy na kanał z chęcią obejrzenia sobie Need for Speeda. Wątpię, bo sobie sens... Kto nie zna Need for Speed The Run? A ogólnie gram na ultra, więc powinno być super z jakością. I gram na skrzyni automatycznej, ponieważ
Zamiast automatic wolę manual. I tam dwumas w ogóle, no. Nie dogonić mnie nawet laguną. Dobra. Okej. To jakiś good time. Aha, no to jest spoko. Kurczę, no co się... Dlaczego ja się nie nauczyłem? Dlaczego? A, restart left. I co, potem jak nie uda mi się na przykład w tych czterech restartach zmieścić, to co, mi się jakby usuwa... Znaczy, od doma robię? Za szybko. Kurde, mam ręczny, nie użyłem ręcznego. Teraz użyłem za bardzo. O, dobrze, już puściłem, ej. Bonus drifting, no... Nie drifting, jak ja nie chcę driftować, gościu. On trzyma w prędkościach tak skacze. Ja cię kręcę. No nie driftuj mi tutaj. Ja wiem, że może twórcy chcieli, żebym driftował. Aczkolwiek, no wybaczcie, no ale... No, 10 sekund, nie wyrobi się. Walka z czasem teraz, serio. Ale wyrobi się tak. Matko boska, co... Oho, jak ścianę łapaliśmy w ogóle. Jak szybkich i wściekłych. Szybkich i wściekłych? Szybkich i wściekłych. Ja tak coś powiem, to... Czasami lepiej się nazywać. Okej, dobra. Gitara. Mam jeszcze 15 sekund, także myślę, że się robimy. Ale zwróciłem dużo czasu na to, że tam bawiliśmy się, kurde, z tym cofaniem i że wpaliśmy też ten poślizgi, nie? Porąbane. O, to za bardzo nie można wykręcić, ale jednak udało się. Fajne drogi ogólnie. Teren taki, wiecie, ala z GTA 5, nie? Tam właśnie był taki fajny ten terenik. Okej. Przed 10 sekund jest najlepiej. O, tu mamy great time. Potem sobie schowałem przed 20, ale to nie, to już musi być naprawdę kozak. Wiecie, trzeba znać mapę, nie? Bo ja na przykład mapy nie znam dopiero od 3 lat. No dobra, 2,5. Wsiadłem do tej gierki ponownie. Z chęcią przejścia jej i pogrania sobie z wami. Okej. Okay. Dobra, nic się nie zmieniło oczywiście z pozycjami, bo to był tylko przejażdżka. Może 5 wbijemy, chociaż wątpię. 80. A, czyli 20 punktów jest za każdy restart. Spoko. 20 punktów expa. W sumie nie dużo, ale zawsze coś, nie? Oh, USA, tak dalej, stage drugi, co też nie widziałem, El Capitan, oh, next location. Oh, okej, okay, dobra. Użyłem 3 razy resetu, fajnie, fajnie. Dobra, ogólnie cóż mam wam mówić, podczas podawania gry, co jest z tą twarzą? Muszę coś tutaj kupić, nie wiem. O! Mam tam osobę 3 pozycji, super. Więc sobie polecimy. Za nimi. Tak się fajnie jeździ, że mi się nie chce wyjść. Wow, jest tak płynnie, tak świetnie. Dobra, bierzemy dwóch ich. Znaczy, bierzemy tych dwóch. Dobra, dostaniemy chyba 200, dokładnie 200 punktów expa. O! To jest super sprawa, dokładnie, dobrze mi to pokazaliście, panowie i panie. Bardzo fajnie, że mi to pokazaliście, super. Nie wiedziałem, jaką ma prędkość. I on się jest tak, że on się tak rozpędza, wiecie, to jest przerobane. Tak, wiem, że mam reset. Dobra. Tu był checkpoint, więc teraz tak. Okej, dobra, lecimy. Wjeżdżam oczywiście, tunikujemy samochód. Super git. Audi. No, mogę sobie takie samochody wybierać już? Co? Co jest? A nie, mogę w sumie, tak, racja. Teraz wybierzemy jakiś pokój samochodzi. BMW nie chcę akurat. Chevrolet Camaro, Camaro. Dodge Challenger RT. Co to jest? Ten jaki duży ten? Nie, ten. Pomyliłem się. Czekam na kolejny samochód. Może jakiś Ford Focus, nie?
Czemu to się tak długo ładuje? O, fajnie też. Ale nie tego szukam. Jak nie dowiedziemy, to po prostu ulicę tam, no nie? Focus GT. O, jakie sporo GT są. No to te. Może jest jakiś Shelby, Lexus, Mazda. O, Mitsubishi. Lancer. Bardzo fajny, już mi się podoba. I czemu kolor nie mogę? Jak to się robiło te kolory? Select. Jakoś te kolory zmieniało, ale nie pamiętam już, kurczę, jak, muszę się dowiedzieć. Ale z boga, wymieniliśmy sobie na Mitsubishi. Ogólnie Japońcy też lubią pojeździć. Wow, fajnie wygląda. Trochę agresa to jest, nie? Świetny samochód. No o, skurcz minąłem, ale za mnie... Lipa totalna trochę. Ale mocy nie ma trochę. Znaczy delikatnie jest. Aha, dobra, rozumiem, że mnie jakby minęli. Spoko, chociaż realistyczniej. Myślałem, że koni się trzymają, nie? W czasie. Jednak trochę mijają też. No nie jest źle, fajnie to zrobili. O, elegancko, których wyprzedziłem. O, żeby teraz tak tylko nie zwalić. 300 punktów dokładnie. Spoko ma hamulce, coś mi się podoba. Na pewno lepiej niż tamten Ford. No tak, średnio powiedział z tym driftem weszło. Gdzie są punkty za expa? Za drift, kurde. Oj, pobity samochód tu znowu. Jak to mówią młodzi ludzie, masakracja. Ale to jest meta. Spoko. Fajnie, wygrałem. To jest, to mi się bardzo podoba, to ustawienie. W sensie czarna maska, czarny dach i czarny bagażnik. Kwintesencja samochodów. Po prostu tak powinien wyglądać każdy samochód, nie? Dobra, to jeszcze jakieś punkciki i nic, tyle, jako tyle? Żadne, że pierwsze dojechałem? Jestem ciekaw, jak by to wyglądało, gdybyśmy na przykład nie przechodzili pewnego etapu, albo przyjechali na przykład druzy. Czy nam by później dawali przeciwników, czy jakoś to by się zmieniało? Wiem, co jakoś znaczy się za ten Taiga? Taiga chyba. Nie wiem. No, ładny mi czas się nie powiem. O, to nas no ten z nami jedzie. To będzie jakiś boss jest. Fir. Aha, czyli jednak nie. Okej, on nas wyprzedził tak po prostu sobie. Mamy wziąć jego i sześciu innych typów. No fajnie, jakoś proste trochę. Ale to jest strach jeździć, nie? Dajcie spokój. Że to barierek w ogóle nie ma, to jest trochę niemożliwe, nie? Nie chcę się rozumieć, bezpieczeństwo, nie? No, dajcie spokój, ale mimo wszystko... No to gierka, dreszczek emocji, nie? Znaczy... Audycja jakaś? Jak się wrąba w ogóle, patrzcie. A, bo to jeszcze... Widzę, to jeszcze mamy z jednej strony nieco, z drugiej strony mamy ten tunel cały, aerodynamiczny. Jak będzie z jakimś jechać, to będziemy go szybciej wyprzedać, o to chodzi chyba. Sorry, sorry. Muszę zrobić czyste wyprzedzenie. To fokusem ciśnie, typ. O! Sorry. Okej. Okay. Ale fajny fokusik, nie ma co mówić. Znaczy ogólnie mi się podobają, nie? Ale, że tutaj taka jeżdżą, to... To się spodziewał. Też inny, że mają markę Audi, a zrobili tylko parę samochodów. Strasznie słabo. Nie chcecie uderzać. O, clean pass. Ile do końca? 2 km. 2 km na przejście tych dwóch typów. Dwóch, trzech, dwóch. Jednak dwóch. Nie będę gorszy. Nie jest już za tobą. Już myślałem, że się wyrąbię, nie? Ej, masakra, tak się w to wczuwam. Kilometr do końca, jeszcze 2 litrów zostało. No i ten Aston Martin, to pewnie to on pojechał. Z nim będzie ciężko, coś czuję. A jednak, poszedł. Uuu, na styk! Na styk, ludziska! Complete. Szkoda, że nie może jakiś screen sobie robić, nie? Z tej gierki, w sensie wiecie. Jeszcze będę robić, ale...
Nie wiem w ogóle, jak mnie trochę będę wyglądać. Ładnie, 5 level już wbity. Super. No i 100 expa. Tak jest. 5 level drivera. W ogóle pozdrawiam drivera. Driver 300. 300. Ale dziwne. Świecę, nie świecę, świecę, nie świecę. Ściany wymazałem. Trudno. Dopiero drugi odcinek, tak sobie myślę, że jeszcze sporo nas czeka. To jest tak dopiero początek. O Jezu, a dzisiaj będę siedział i nagrywał to. Bo chcę to całą serię przejść w dwa dni. A nie, jeszcze drugi dzień. No to dwa dni mi się nie przejdę całą serię. I chcę to wszystko nagrywać, że nie z wami to przechodzić. Co on to? Ten Aston to jest taki świr, ja bym powiedział. Nikt ci nie pomoże. Dobra, czaję. A battle down? Co? No po prostu jakbyś... Mam ich po prostu... wyprzedzić, tak? No spoko. Słabo zrobiłem. Czekajcie, teraz spróbuję trochę zręcznym. Nie wiem, czy mi się uda. A, coś tam się udało, ale na końcu wiem, czy złapał. Pewnie za jednego ząbka nie łapi, dlatego. Hold, hold. Aha! Mam być za jakiś czas z tym liderem, tak? Rozumiem. Ej, to spoko, fajne challenge. O, ale szut elegancki, tylko dupa taka wyniszczona, nie? Chyba tak, chyba miałem rację. A co to za ten? Chyba ta, bez kitu, tak to działa. Jakieś to drifty zawsze są. A, i to jest next opponent. Już widzę, tam się odpala. No, a to nie, to jest tylko dystans za niego. Że czas, że jaki jest lepszy ode mnie. Wiem, że ja to źle robię. Powinienem to robić trochę inaczej, no ale... muszę się nauczyć w to grać w końcu, nie? Przypomnieć sobie, jak to się gra. Kiedyś pamiętam, jak wcisnąłem w to, kurde, tak samo w The Crew. Nauczyłem się w The Crew, to potem już golfem piątką ubrałem Koenigsegi, nie? Oj, sorry, nie chciałem cię wyprzedzić. Dirty Pass, no niestety, przykro mi. No to już wiecie, jest trochę ciężej, jeżeli chodzi o to, żeby być pierwszym. Już trzeba po prostu dłużej prowadzić, nie? Dobra, ciśnię. Łak, piękne góry. Masakra. A mnie to próbuje zajechać. Nie ma opcji. Aha, to jest po prostu czas. I jak dalej? W którym, po którym musi być ten odpadek, tak? Jakoś tak, no chyba śmiga. Chyba tak, dobra. Taki ala deathmatch coś, nie? Czy dead race. Jak to się mówiło? Kurczę, zapomniałem już w sumie. Bez sensu to jest. To nie da rady tak. Na ręcznym tylko da się zjechać. A próbuję teraz coś robić na innych tych. Bo tam jest jakiś spoko skrót, już widzę. Już bym dojrzał. Oj, sorry, nie chciałem. Fajny samochód w ogóle, gościu. Na pewno ten skrót dał mi trochę przewagi. I to jest 100% pewne. Bo jest gość za mną 4,5 sekundy niecałe. A 4,5 sekundy teraz. No i też ogólnie jestem lepszy, jakby nie było. Fury mam świetną, więc śmigamy. Ale fajnie, takie, żeby wiecie, nie było tylko jakichś wyścigów, jakieś robią nam różne inne atrakcje. Dobra, teraz tylko będę jechać przed 10 sekundami. Elegancko. Świetnie, complete. Kolejnego screen zrobiłem, nie wiadomo po co, ale niech sobie będzie. Świetnie, świetnie. 1000 expa. Za race. Za race, wiecie, race statkiem. Dobra, myślę, że się ten wyścig. I będziemy sobie kończyć dzisiejszy odcinek, bo nie chcę robić tasiemca, aczkolwiek wiem też, że... No to odcinki jest jakieś takie... w których mogę się wypowiedzieć, po prostu robimy coś i gramy, nie? Ciężko mi się jest.
A, to już skończyłem ten drugi stage. Ej, to fajnie, ty. To nieźle. Outlock. USA. Meksyko jeszcze widzę. O, zrobimy sobie jeszcze jeden wyścig. O, jest ten. Ta pustynia, Jezus, ma jak ją uwielbiam. To są najgorsze skały ogólnie. I Las Vegas, tak jest. Death Valley. Czyli Death Valley. Czekaj. Dolina Śmierci to będzie. Dolina Śmierci, dokładnie. Ja to jest jednak dobry z angielskiego jestem, nie? Nie, jestem dobry z angielskiego. Może bym się jakoś dogadał, ale nic więcej. Rozprawki bym nie napisał po angielsku. No, jakieś takie podstawy się zna, wiadomo. Podstawy podstaw. O, jednak przyjdzie nam 4000 do Nowego Jorku mamy. Tam z kawałkiem jeszcze. Fajnie, że tam ze mną gada. Dobra, bez kasyna będzie. Dokładnie, ale fajnie to takie. Zagadała mnie, no. Dajcie mi kolejną pustynię, bo już chcę fury zmieniać. Wow. Ale piękny jest ten. Widzicie, tutaj Chevrolet Camaro przynajmniej jedzie. Świetny jest, ale chciałem wybrać Forda jednak. Jeszcze będzie okazja, żeby już tym Camaro pojeździć. Ogólnie będę starał się jeździć jak największą ilość samochodów. Więc jeżeli ktoś jest fanem jakiejś motoryzacji, to niemieckiej, japońskiej czy coś, to spokojnie wszystko uświadczycie. Tylko, że po czasie, bo ja będę na pewno zmieniał samochody bardzo często. I będę starał się zmieniać marki, nie tylko modele. To jest też bardzo ważne. 10 osób aż wyprzedzić, to nieźle. Okej, dobra. No ja pamiętam ten wyścig tutaj. Ja to akurat wcześniej chyba jeździłem tym Fordem, bo wydałem Camaro i chciałem sobie na Forda zmienić później. Jakoś tak to było. Ale świetny, świetny tras ogólnie, bardzo fajnie. Klimat jest tych wyścigów, nigdy nie było, no. No przez Drifta to sam bonus. Świetnie. Dobra. Ręcznie za bardzo łapił w tym momencie. Chcieli zrobić dynamiczną grę, a zwalili trochę, nie? Ale mimo wszystko jest spoko. Okej. Dobra, bierzmy to Audicę. O, ale wyharczyłem to, nie? Ja to jednak jestem dobry. Nie, totalnie przypadkowo. O, włączyłem się do was! Po co? No i 20 jak słab psów w dupę. Ja się kręcę, no co ja odwaliłem w ogóle? Debil do potęgi wzdętej. O, sorry. Teraz mi się uda. A o tym żadnej ciężarówki nie było jeszcze. Okej, okay, znowu jest ona. Nie tym razem, kochana. Tak by to właśnie wyglądało, gdybym się na was nie popatrzył, nie? Znowu to zrobiłem i prawie znowu się waliłem pod tira. Nie no, nie pod tira. Podciągnij się odłowy, spokojnie, ja jestem z tych ludzi, którzy ogarniają, o co chodzi. Ale co mi denerwuje kolegów mimo z tir. Wow, jak zaczął go miotać w ogóle. Okej. Okay. A ile do końca? 3 km. Tylko 3 km? Matko bosko, trzeba się sprężyć trochę. What the fuck? Co? Co? Co to było? Co to kurde było? Siema chłopaki, sorry, śpieszy mi się. Jadę do kasyna. Wejść experience. Wow! What the fuck, genialne. To jest to, o czym mówiłem. To jest ten, kurde, najlepszy kanion świata. Znaczy, to się nie jest ten kanion, ale to jest to, nie? To, mówiłem wam, że pustynia jest najlepsza. Kocham pustynię. I też uwielbiam bardzo te z lawinami akcje. Tam też będzie spoko. Że będziemy wjeżdżać do tunelu i się zasypie za nami lawina. A dobra, nie będę wam spoilerował, ale będzie tak.
Może wbijemy szósty poziom? Chyba wbijemy nawet. No jednak nie wbijemy. Okej, ludziska, wielkie dzięki za uwagę, super, że padliście, to był drugi odcinek, a was zapraszam na kolejny już trzeci za tydzień o godzinie 13 w piąteczek. No i cześć!